Ponieważ dzisiaj powiemy Ci... Na pewno często do Waszego gabinetu przychodzi ktoś z taką postawą i wtedy... albo sami macie taką postawę. I wtedy ten ktoś skarży się. Boli mi tutaj, tylna strona szyi, czasem boli mnie głowa, promieniuje mi gdzieś do tyłu, albo po prostu mam ból pomiędzy łopatkami. I co wtedy robi większość osób? Właśnie pracuje z tymi strukturami. I jest to błąd, ponieważ są to... A najgorsze, co można zrobić w tym przypadku, to rozciągnąć bądź zwiększyć mobilność właśnie tych tkanek. I mięsień czworoboczny w takiej postawie jest właśnie tkanką zablokowaną w rozciągnięciu. Czyli nie pracujemy z nią, albo pracujemy z nią bardzo, bardzo mało, ponieważ nie ona jest problemem. Co ty robisz? Tak sobie sprawdzam, że jak się rotuje w wolno, to część się rozciąga, a potem się rotuje w prawo, to część się rozciąga, część się rotuje. Dobra ocena nauki, no nie? W przypadku takiej pani, który jest dość częstym standardem w naszych gabinetach, ale także w każdym innym przypadku, najważniejsze jest skupienie się na tkankach zablokowanych w skróceniu. To dzięki pracy z tymi tkankami możemy uzyskać najlepsze efekty, które są efektami długotrwałymi, a nie efektami jedynie przeciwbólowymi. Minusem jest to, że tkanki zablokowane w skróceniu rzadko kiedy są przez pacjenta odczuwane jako bolesne. Taka osoba może przyjść do nas ewentualnie z opcją, oprócz wspomnianego wcześniej bólu karku i okolicy między łopatkami, z płytkim oddechem, z kompresją w okolicy górnego otworu klatki piersiowej, czyli z jakimś mrowieniem, drętwieniem rąk, ale tak naprawdę będzie nas przychodziła z problemem właśnie bólu po tylnej stronie ciała. Jak wcześniej powiedzieliśmy, nie skupiamy się na tym. Rys anatomiczny. Teraz kilka słów o dzisiejszym winowajcy. Jak widzicie, przygotowaliśmy tutaj na naszym koledze Bongu kawałek mięśnia czworobocznego, także tak jak widzicie, przyczepia się on do kresy karkowej na potylicy, do przedniej części obojczyka oraz do części grzebienia łopatki oraz do niewidocznego tutaj więzadła karkowego i dalej więzadła nadkolcowego. Pamiętajmy, że mówimy teraz tylko o górnym aktonie mięśnia czworobocznego, ale co tak naprawdę jest tym prawdziwym winowajcą całego zamieszania z napięciem mięśnia czworobocznego? W sytuacji, kiedy pracujemy nad cofnięciem tej nadmiernej protrakcji głowy, zwracamy uwagę na to, żeby wyrostek sutkowaty nie był wysunięty w stosunku do wyrostka barkowego. Co odpowiada za taką sytuację? Przede wszystkim mięśnie, które znajdują nam się tutaj z przodu szyi klatki piersiowej, i to będzie m.in. mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy, mięśnie piersiowe większe oraz łącząca je powięź mostkowa, która doprowadza do takiego zamknięcia niejako postawy, oraz mięśnie znajdujące się tutaj z tyłu bardzo głęboko, najgłębsza już warstwa, czyli mięśnie podpotyliczne zaczepiające się tutaj bardzo wysoko na kresie karkowej dolnej i schodzące do pierwszego i drugiego kręgu szyjnego. W takiej sytuacji, gdybyśmy pracowali z mięśniem czworobocznym bądź z niewidocznym tutaj mięśniem dźwigaczem łopatki, oczywiście napotkalibyśmy na dość duży opór, ponieważ te mięśnie na pewno będą tkliwe, na pewno będą wydawały nam się skrócone, ale tak naprawdę praca na nich przyniesie efekt być może na kilka godzin, może na ileś dni, dlatego że zadziałamy przede wszystkim przeciwbólowo, trochę zmniejszymy tymczasowo tonus przez lepsze ukrwienie tych mięśni, ale niestety na dłuższą metę taka praca po prostu nie jest efektywna. W każdym razie, kiedy przyjdzie do Was do gabinetu ktoś, kto swoją postawą będzie wskazywał na to, że prawdopodobnie ma problem z tą nadmierną protrakcją głowy, na pewno warto poszukać problemów w takich miejscach. Czy będą to mięśnie podpotyliczne, czy może to będą mięśnie pochyłe, tak, może to będą mięśnie mostkowo-obojczykowo-sutkowe.
Tak, może to będą mięśnie piersiowe większe wraz z otaczającą je powięzią mostkową. Tak. W naszej praktyce klinicznej okazuje się, że najczęściej właśnie w tych rejonach szukamy winowajcy całego problemu, a mięsień czworoboczny po prostu zostawiamy w spokoju. Jeżeli następnym razem przyjdzie do Was pacjent skarżący się na bóle części zstępującej mięśnia czworobocznego oraz dźwigacza łopatki i zauważycie, że jego z postawą coś jest nie tak, że ta głowa jest nadmiernie wysunięta w przód, zostawcie mięsień czworoboczny, zostawcie dźwigacz, nie pracujcie tam, skupcie się na strukturach, o których przed chwilą mówi Maciek i zobaczcie, jak zmniejszyło się napięcie właśnie na mięsie czworobocznym i na dźwigaczu. Być może będziecie zaskoczeni. Pamiętajcie o tym, że jeżeli jakiś temat Was interesuje, to w komentarzu pod ostatnim filmem wrzucacie swoje propozycje, a my staramy się je realizować. Do zobaczenia. Pomysł mamy taki, żeby dotrzeć kilkoma formami komunikacji do osób, które nas śledzą. I myślimy, że vlog będzie bardzo ciekawym sposobem właśnie komunikacji z widzami.